Cześć, witajcie. Słuchajcie, poruszymy dzisiaj temat, zagadnienie takie. Pęknięta sprężyna na amortyzatorze. Oczywiście pojazd, który tradycyjnie już znacie, Ford Mondeo. No i słuchajcie, tu już mi wymieniają, częściowo robią, chłopaki mają przerwę, więc mogę coś tutaj sobie nagrać. Zaciekawiło mnie, słuchajcie, to, że jest możliwość wymiany tej sprężyny bez używania kanału. No i słuchajcie, jest to możliwe i prawdziwe, realne. Co prawda tutaj troszkę skomplikowane jest zaczepienie dolnego wahacza, ale słuchajcie, wykorzystany jest pas. Patrzcie, leci sobie pas do tamtego koła. Tym pasem naprężony jest wahacz, który siedzi na dole. O, nawet nie chce drgnąć. No i słuchajcie, po zabezpieczeniu tego amortyzator był jeszcze przykręcony tu na górze. Jak pasem ściągali w dół, wszystkie śruby oczywiście poodkręcane i plum, wyskoczył sobie, elegancko wyciągnęli to, co tutaj leży, słuchajcie, z tą urwaną sprężynką. Natomiast słuchajcie co, przede wszystkim podstawowa rzecz. Używają czegoś takiego. Wszystkie śruby zostały wyczyszczone przed odkręceniem. No i nie dziwię się, że słuchajcie, łącznik stabilizatora odkręcił się elegancko. Końcówka drążka odkręciła się elegancko. No i zwykłego, słuchajcie, używając zwykłego oleju do tego, nie ma jakichś tam cudów. Wyczyszczona śruba, puszczony kapka oleju. Śruby wszystkie elegancko popuszczone. Porozkręcały się, jak książka pisze, to wszystko wyszło w całości, bez rozbierania. Zaraz, co prawda, idzie to na jakąś tam rzekomo prasę, żeby to wyprasować. Czy możliwość będę miał zarejestrowania tego, nie wiem. No i słuchajcie, przede wszystkim co? Bardzo fajna kwestia. Odkładają sobie wszystkie śruby, układają. Nie ma gdzieś jakiegoś takiego rozpierdzielu, żeby śruby były porozpierdzielane. Czyli tak, nakrętki nakrętkami, gdzieś tam w kompletach. No wiadomo, że pewnie porządek tutaj do wyczyszczenia później, to co spadło, bo siłą rzeczy dopiero został wyjęty. Klucze, jeżeli są odłożone, to są odłożone na jakiejś szmatce. Także słuchajcie, na pewno da się to wymienić, bo widziałem. Co prawda nie zarejestrowałem tego, ale kurczę, słuchajcie, bez kanału ściągnęli pasem, odkręcili wszystkie śruby i wszystko elegancko, wahacz wyskoczył. I tak to właśnie, kurczę, słuchajcie, wygląda. Pokażę wam kwestię później, jak zmontują sprężynę. Sprężyna dosyć często pęka w tych samochodach. No niestety kawał silnika wisi na tym przednim zawieszeniu, no i dlatego takie mankamenty się dzieją, jak się dzieją. A efekt jest potem taki, że ona się, słuchajcie co, tłucze się, wąs jeden jej wyszedł, całe szczęście, że wyszedł na zewnątrz, a nie do środka, także no wyszło jak wyszło, ale w każdym bądź razie wszystko sytuacja do opanowania. Dobra, nie przeszkadzam wam teraz, pokażę wam, jak będą to składali. Także zobaczysko do zachwytu. No i dobra, słuchajcie. Złożyli sprężynkę elegancko. Zobaczcie. Tak powinna wyglądać prawidłowo założona osłona. Czyli ta część pianki, która jest, ma być wciśnięta w górną część. W dolną tutaj ma być zabezpieczona ta. Żeby sobie nie latała. Chodzi po prostu o to, żeby tam się nie dostawały śmiecie. No i słuchajcie, rzecz jaka. Żeby ułatwić wam montowanie, ustawcie sobie śruby w ten sposób do osi pojazdu. Czyli tak jak leci tarcza, tak samo dwie śruby ustawione, ułatwi wam to założenie tam. No i przy okazji sprawdzili mi, słuchajcie, bo jest do tego dostęp. Końcówki zawieszenia, czy wszystkie grają, czy nie ma gdzieś jakichś luzów. Sprawdzajcie to sobie, jeżeli bierzecie się za to, dlatego że teraz na tym etapie macie do tego dojście. Później już jest ciężej. Czy czasem przegub na przykład gdzieś tam któryś nie puścił smaru, nie rzucił. Końcówka jak z tytanu. No i słuchajcie, bardzo dziwne jest dla mnie, ale prawdziwe, że słuchajcie, tu jest jeszcze oryginalna końcówka fordowska. Aż mnie to po prostu wręcz dziwi, patrząc na przebieg pojazdu, jaki jest.
No ale no wytrzymała. Po prostu oryginał to jest oryginał. Stworzeń dolny wychodzi na to, że już kiedyś był montowany, bo są śruby zwykłe, nie są nity. No także cóż, pokażę wam jak już wrzucą, no bo taki mam warunek, nie nagrywam jak montują, także jak zamontują to pokażę wam jak on już siedzi w środku. A no i dalej widzicie, pasem naprężony dół, po to żeby wahacz dolny był ściśnięty w dół, bo tutaj nie ma w jaki sposób go zabezpieczyć. Także teraz będzie im po prostu wygodniej wziąć, tylko podnieść płośkę do góry i zakładać na tego sworzenia tutaj. W tym, że w pierwszej kolejności idą sprężyny do góry, czyli sprężyna do góry. Czyli najpierw tutaj kielich będzie założony, przegół wciśnięty, no i dopiero dolny sworzeń. Dobra, pokażę wam jak już rzucą. No i dobra, słuchajcie, wrzucili elegancko. Trafione. Sworzeń jeszcze co prawda nie jest trafiony, ale po dopchnięciu on sobie wskoczy. Góra już jest złapana częściowo. Kwestia tego dociągnięcia śrub. No także słuchajcie, na tym etapie jak dolny sworzeń wskoczy, puszczą pas, z tego co wiadomo. No i końcówki do poskręcania i wszystko siedzi. Także słuchajcie, robota naprawdę nie jest ciężka. Wiadomo, że jakieś tam możliwości trzeba mieć, ale nie potrzeba kanału. Także jak ktoś ma problem, to może sobie poradzić bez kanału w dowolnym garażu. No i dobra, słuchajcie, nie będę saturował waszego czasu. Jak komuś się filmik przydał, pokazowo chociaż, o to kliknijcie sobie łapkę w górę. Ja coś tam dodaję, to co mogę. Także ogólnie, słuchajcie, wymiana sprężyny nie wymaga kanału. No i przede wszystkim ważna rzecz. Nim złożycie, zróbcie sobie oględziny wszystkiego. Czy końcówki macie sprawne, bo wydatek nie jest duży. A na wierzchu wiadomo, jeżeli to jest, to możliwość wymiany jest. No, także jeszcze raz. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. No i słuchajcie, wróciłem jeszcze. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, przy składaniu zapytali, czy mi czasem nie piszczy koło. I co się okazuje, słuchajcie. Zatarty jest jeden tutaj ten sworzeń, który odpowiada za prowadzenie zacisku hamulcowego. To są tłoczki, które sobie pracują. Niewielki koszt, niewielki, słuchajcie, temat, żeby zrobić. I pamiętajcie, jak ktoś wam od razu robi zawieszenie, to sprawdźcie sobie, czy nie macie problemu z tym. Po prostu efekt jest taki, że on jest zapieczony i któryś z nich po prostu może nie odbijać, mogą dwa nie odbijać. Czasem może się okaże, że jest wszystko ok. Tylko ważna sprawa. Jeżeli wyczyścicie takiego tłoczka, to pamiętajcie o jednej kwestii. Nie używajcie smaru miedzianego przypadkiem. Po prostu ja kategorycznie odmawiam, żeby stosować to ze względu na to, że ten smar ma właściwości częściowo opiłek w środku, które po prostu po wyschnięciu całego smaru, który odparowuje, powodują to, że to wszystko się zaciera. Także części ruchome, które są niestety, nie powinny smaru miedzianego dostawać. Także od razu mów, słuchajcie, od razu mówię. Ja mam na przykład, słuchajcie, smar tego typu. O, teraz to widać. To jest smar, słuchajcie, który jest przewidziany do wysokich temperatur. I tego typu smar możecie zastosować, bo wiadomo, że on się nie zapiecze. On się nie spali. A tym bardziej, że są to hamulce, więc tutaj ta temperatura jest naprawdę wysoka. Ogólnie słuchajcie, tak wygląda to już po złożeniu. Tutaj po częściowym jest łącznik stabilizatora zamontowany. Końcówka przykręcona, czego nie pokazywałem. Sworzeń dolny też już siedzi zamontowany, elegancko pas zrzucony. No tylko niestety zatrzymali mnie z tymi hamulcami. Muszę mi te tłoczki doprowadzić i dopiero będzie miał ręce i nogi. Także może się to komuś przyda, bo mówię, jak jest okazja i się robi, to pasuje to od razu zrobić. No i dobra, dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w następnym.